Szczęść Boże, witamy Państwa w kolejnej audycji Domowego Kościoła. A dzisiaj witają Państwa Ania i Leszek, Mariola i Rafał. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Po wakacjach wróciliśmy z powrotem na antenę. Tak, hasło roku dla całego ruchu Światło Życie to powołani do misji. A my dziś tak troszeczkę inaczej jesteśmy, no bo świeżo po wakacjach, bo jeszcze wrzesień się nie skończył. I postanowiliśmy skorzystać z tego, że byliśmy na rekolekcjach i o tym troszeczkę porozmawiać. I takie podtytuł powołani na rekolekcje. Ale zanim o tym zaczniemy, to może byśmy porozmawiali o tym, jak trafiliście do domowego kościoła, bo dziś tak trochę niestandardowi goście, to znaczy Mariola i Rafał, którzy w domowym kościele są bardzo krótko. Jak byście mogli tak nam w paru słowach powiedzieć, jak trafiliście do kręgu domowego kościoła? Tak, to prawda, jesteśmy bardzo krótko, bo dopiero od marca się zaczęliśmy formować i właściwie te początki tej formacji też były trudne, bo wiadomo, trudno było znaleźć kapłana i to wszystko tak właściwie ruszyło dopiero na wiosnę i potem wakacje, także rekolekcje w Dębkach i teraz dopiero tak czujemy, że jesteśmy jakby w tym dobrym miejscu. Czyli... A co, ja bym zapytał, a co was motywowało do tego, żeby szukać w ogóle wspólnoty, bo jak ja pamiętam, ja najpierw powiem, jak my, przynajmniej na ile ja pamiętam, żona co prawda ma lepszą pamięć, ale wiem, że my mieliśmy propozycję na przykład wejścia do wspólnoty, domowego kościoła zresztą, dużo wcześniej niż tak naprawdę się tam znaleźliśmy. Znaczy żona miała w sumie. No przynajmniej ze 12 lat wcześniej. Ale 12 lat wcześniej, ale tak. Ja byłem nieprzygotowany na to. W ogóle jak gdyby nie... Nawet mężowi o tym nie powiedziałam, no bo uznałam, że i tak na pewno powie nie. A potem przyszedł taki dzień, kiedy to mąż powiedział, trzeba sobie poszukać jakiejś wspólnoty, bo jednak życie bez takiego wsparcia, to chyba nie ma sensu. Ono zdecydowanie jest inne. A jak to było u was? Jakbyście tak pokrótce, kto was pociągnął, jak was pociągnął? Bo tak czasami wspominacie księdza Blachnickiego i... Tak. Właśnie trafiliśmy do domowego kościoła przez księdza Blachnickiego, przez jego jakby wstawiennictwo za nami, bo poprosiliśmy o to. Jesteśmy po ślubie już 28 lat i właściwie nie szukaliśmy na początku żadnej wspólnoty. Potem dowiedzieliśmy się o ruchu Światło Życie, ponieważ nasza córka jest animatorką i opowiadała nam trochę o tym i tak gdzieś to było z tyłu głowy, że coś takiego jest, ale nie mieliśmy pojęcia, na czym polega właściwie domowy kościół. I jadąc w góry, zatrzymaliśmy się w Krościenku, bo tam właśnie jest grób księdza Blachnickiego. I modląc się przy tym grobie, pomyślałam sobie, jak wspaniale mieć taką wspólnotę, tak, nie wiem, takie natchnienie, że nie jesteś ty sam, że możesz mieć jakby wsparcie też i poznać ludzi, którzy tak samo, nie wiem, szukają Boga. I poprosiłam właśnie wtedy księdza, że Franciszka Blachnickiego, żeby tak jakby wstawił się za nami, żeby nam pomógł. No i zaczęło się to po prostu dziać, że trafiliśmy na randkę małżeńską i tam ogłoszono, że jakby ktoś chciał wstąpić do domowego kościoła, to będzie spotkanie. I zaczęliśmy z mężem rozmawiać o tym, chociaż nie mieliśmy właściwie pojęcia, co to będzie, jak to się będzie w ogóle działo. Ta randka małżeńska była taka szczególna, bo ona była przed Najświętszym Sakramentem, więc myślę, że tu Pan Jezus bardzo mocno was ciągnął, żeby to miało kontynuację, żeby się nie skończyło na tej jednej randce z mężem i z nim. Tak myślę. Ale też trochę takie wejście na głęboką wodę, nie? Że nie wiecie tak naprawdę, co oczekiwać, czego się spodziewać, ale z drugiej strony zaufanie do Pana Boga. Nawet myślę, że do tej pory nie wiemy, czego się możemy spodziewać. I to też jest takie piękne, bo to nie jest tak, że świeżo po ślubie weszliście do wspólnoty, bo jednak ten staż małżeński już macie i to taki całkiem. Zresztą my też nie byliśmy tacy młodzi, jak wstępowaliśmy do domowego kościoła. Także super, bardzo się cieszymy.
I w tym kręgu są różne osoby, no bo jesteście wy, ale są też takie małżeństwo, które ma dwójkę malutkich dzieci, więc nie jest to tak, że to jest tylko dla wybranych, że to jest po prostu wspólnota dla wszystkich. To co to o tych może rekolekcjach? Ja wiem, jak myśmy sobie wyobrażali pierwsze rekolekcje. No, chciałam was zapytać, bo jak ktoś mówi, że na rekolekcje, wakacje, to co tam się robi, to pewnie jak się wstaje rano, to się idzie do kaplicy, może w jakimś klasztorze zamkniętym, nie wypuszczą was z tego, nic już wam nie wolno. Jakie było wasze wyobrażenie, zanim żeście pojechali? No, naszym takim wyobrażeniem było, pierwsze co to się zaczęło, to, że myślimy, że rekolekcje będą w Dąbkach. A to jednak była całkiem było inne miejsce. Także, że rekolekcje były w Dębkach, tam myśmy zajechali. Naprawdę, no ja po prostu jako pierwszy raz, będąc na rekolekcjach, nie wiedziałem, co będzie. Jaki tam będzie czas, który będziemy spędzać właśnie tam właśnie na tych rekolekcjach. Także dla mnie odczucie takie, że na wszystko był czas. Był czas z Duchem Świętym i był czas też wypoczynku. Naprawdę piękne miejsce, Dębki. Co tam można jeszcze powiedzieć? Ja myślę też, że zaskoczyło nas, że będzie tak dużo czasu wolnego, bo pomimo wszystko, że piękne miejsce i cieszyliśmy się, że pojedziemy nad morze, to jednak tak z tyłu głowy cały czas było, że pewnie będzie tak dużo czasu w kaplicy i na wszystkich modlitwach, że nad to morze to pewnie się w ogóle nie pójdzie. I ja też miałam takie wyobrażenie, bo moja córka jak jeździła na rekolekcje, to zawsze opowiadała o takim, że tego czasu wolnego to właściwie nie było, bo z jednej modlitwy na drugą i trochę nas może straszyła nawet, że tak będzie. I chyba nie trochę, chyba bardzo was chciała przestraszyć. Tak, tak. Ale rodzice się nie dali i pojechali na rekolekcje ewangelizacyjne. Na rekolekcje, na które może jechać każdy, będąc w ruchu, nie będąc w ruchu. Jeżeli usłyszy, że takie rekolekcje są, to naprawdę warto. Dziś z nami też miała być Ania i Darek. No niestety choroba położyła ich do łóżka. Oni byli też na rekolekcjach ewangelizacyjnych, tylko w górach dla odmiany. I oni też są razem z nami w kręgu. Bo tak się akurat składa, że pilotujemy krąg, w którym jest Mariola i Rafał. No a naszym zadaniem jest ich po prostu wprowadzić do domowego kościoła. Powołani na rekolekcje to hasło, temat dzisiejszego odcinka. Tu już słyszeliśmy, jak Rafał mówił, że Dębki, Dąbki, różnie się może zdarzyć. Ale myśmy też w tym roku planowali inne rekolekcje, a pojechaliśmy gdzie indziej. I to jest dla nas dowód na to, że na rekolekcje to powołuje Pan Bóg, a nie de facto, że my je sobie sami wybieramy. Tak, bo jesteśmy w takiej sytuacji, że nasze już najmłodsze dzieci zaczynają studia i pomyślałem sobie, że może to jest taki czas, żeby powiedzmy pojechać na rekolekcje. Są takie rekolekcje Opuszczone Gniazdo, więc żeby się jakoś przygotować do tego czasu. I myśleliśmy, że tam pojedziemy. Z różnych powodów nie pojechaliśmy, ale zdecydowaliśmy się od razu jak gdyby na inne rekolekcje. No i okazało się, że znaleźliśmy się w Pratulinie, u męczenników pratulińskich. I tam rzeczywiście Pan Bóg odpowiedział nam na nasze takie, no, nazwę potrzeby, tak? Potrzeby, trudności, z którymi jechaliśmy, które powierzaliśmy Panu Bogu. No, okazało się, że była tam odpowiedź. No samo to, że ja przez wiele lat chciałam jechać do Kodnia i nie sprawdziłam na mapie, że Pratulin to jest parę kilometrów od Kodnia. Nie zdarza się na krótkich rekolekcjach, żeby był dzień wycieczkowy, a tu nagle słyszymy, że będzie taki dzień, żeby sobie go samemu zorganizować te parę godzin. Oczywiście nie miałam wątpliwości. Znaczy nie w całości był wycieczkowy, znaczy w sensie, ale... Takie pół dnia. Mhm. No i oczywiście pojechaliśmy do Kodnia z przewodnikiem, ze wszystkim. Połowa oazy pojechała za nami.
I taki był cudowny czas, kiedy można było z takim spokojem, chociaż tak nie do końca ze spokojem, bo jednak trzeba mieć tą świadomość, że Pratulin, Kodeń to jest białoruska granica, więc nawet będąc tutaj Matki Bożej Kodeńskiej, Matki Bożej Jedności, było słychać te wszystkie wystrzały z poligonu na Białorusi, kiedy wracając mija się straż z długą bronią, tak? No ale z drugiej strony miało się takie jakieś poczucie tego Bożego prowadzenia. Tak. To jak tam, Mariolu? U nas, gdy jechaliśmy na rekolekcje, to myśleliśmy najbardziej o tym, że to są takie rekolekcje dla małżeństw, takie miałam wyobrażenie, że ten czas taki będzie dla mnie i dla męża, że będziemy jakoś szukać takiej drogi nowej. Jechały też z nami nasze nastoletnie dzieci i tak jakby miałam wrażenie, że tak na doczepkę, że po prostu może dla nich tam nie znajdzie się jakoś takiej, nie wiem, nic ciekawego, że nic tam jakby nie zyskają, bo nie nastawiały się na to. Ale właśnie na tych rekolekcjach jakby uświadomiłam sobie, że to jest taki czas nie tylko dla mnie i dla męża, ale dla całej naszej rodziny, że właśnie Duch Święty tak zadziałał, że znaleźliśmy dla siebie wszyscy jakby czas razem i każdy z osobna. Też wspomnę taką wycieczkę jak Ania, bo u nas była możliwość każde popołudnie było właściwie po obiedzie wolne dla rodziny, wiadomo, piękne miejsce, morze, więc staraliśmy się jak najwięcej z tego korzystać, była przepiękna pogoda, był czas praktycznie wypełniony, bo wystarczyło wyjść nad morze, no i działo się, po prostu można było sobie odpocząć. Ale okazało się, że obok jest piękna rzeczka i mąż wybrał się z naszym synem nastoletnim na kajaki. No, praktycznie wcześniej nie wyobrażałam sobie, że można sobie popłynąć kajakiem i wypłynąć sobie nad morze. I ten czas właśnie, kiedy spędzili razem, myślę, że bardzo zaowocował też, bo takie jakieś rozmowy właśnie ojca z synem. No, myślę, że to była naprawdę wspaniała wycieczka. Taka jakby, taki bonus. Czyli Rafał, co polecasz każdemu ojcu? Czyli jest czas właśnie na takie zorganizowane też i na przykład wycieczki, nie? My po prostu, myśmy akurat skorzystali z tego, że niedaleko jest właśnie jezioro Żarnowskie, z którego wypływa taka naprawdę ładna rzeczka, Piaśnica, ona wpływa do samego morza. No i z synem sobie tą rzeczką płynęliśmy. Naprawdę urokliwe miejsce, woda czyściutka, no naokoło naprawdę pięknie. No, ale tak, ważne chyba jest to, co rzeczywiście się dzieje też, działo między tobą a synem, prawda? Tak, byliśmy tak właśnie blisko siebie, po prostu tak i duchowo, i po prostu porozmawialiśmy sobie tam, bo był czas na to, żeby sobie porozmawiać na różne tematy i naprawdę było fajnie naprawdę tak spędzić czas tak bliziutko z własnym synem. Czyli takie rozmowy. W takich okolicznościach. Co by było, gdyby kajak się przewrócił, kto kogo ratuje też. Też. Różne były pomysły właśnie. Adam, wiadomo, jak to taki chłopak, to też mówi to szybciej, bo musimy wszystkich wyprzedzić tam, nie? A ja go tak tonowałem, po prostu mówię, powoli, zdążymy, płyniemy sobie wszyscy razem, nie? Często Pan Bóg właśnie daje różne odpowiedzi, bo jedzie się na rekolekcje i się wydaje, tak, ja w tym kościele, powiedzmy, na tych rekolekcjach, podczas modlitwy otrzymam jakieś słowo, jakieś, powiedzmy, coś usłyszę, tak? A okazuje się, że przez, tak naprawdę może dotrzeć do nas przez innych ludzi, przez jakieś wydarzenia właśnie na rekolekcjach też, tak? Że to wcale nie oznacza, że gdzieś usłyszę, nie wiem, bardzo w sposób duchowy, tak? No, dokładnie. Ale o tym, co jeszcze było na rekolekcjach, porozmawiamy sobie po krótkiej przerwie. W Państwa domach gości domowy Kościół Gałąź Rodzinna Ruchu Światło Życie i rozmawiamy sobie o rekolekcjach. To mam jeszcze takie, może na razie dwa pytania. Ile trwały te wasze rekolekcje i czy bardzo żałujecie tego, że zamiast na normalne wczasy pojechaliście na rekolekcje? Nasze rekolekcje trwały 5 dni i myślę, że to było stanowczo za krótko, ponieważ to były chyba najlepsze nasze wczasy, jakie spędziliśmy razem rodzinnie.
popomijając już to piękne miejsce i piękne okoliczności przyrody, to jeszcze wspaniała atmosfera, poczucie takiej wspólnoty. Ja bardzo bałam się wyjeżdżając, że nie wiem, że nie będę tam pasować, bo nie jestem jakaś tak bardzo uduchowiona, że nie wiem, że może będą jacyś ludzie bardziej bliżej Kościoła, bliżej Pana Boga. Ale okazało się, że właśnie to poczucie wspólnoty, takiego prawdziwego, żywego Kościoła, że każdy jest ważny i takie wspólne pragnienie Pana Boga. Także uważam, że to był najlepszy czas dla naszej rodziny, dla naszego małżeństwa i dla takiego też poczucia, że ten domowy Kościół to jest naprawdę dobry dla nas wybór, że to małżeństwo nasze na dobre tory teraz wkroczyło, takie mam wrażenie. To się bardzo cieszymy, bo my od października będziemy się was pytali, gdzie byście chcieli jechać w przyszłym roku na rekolekcję i każdemu będziemy zadawali takie pytanie i będziemy do tego zachęcali. Ale jakbym tak jeszcze zapytała, tak w skrócie, jakbyście powiedzieli, no bo też byliście pierwszy raz, niektórzy nie byli wcale, jak wygląda plan dnia? To rano jest jucznia, 7:30, każdy tak w pierwszy dzień, 7:30, ojej, to na wakacjach to trzeba tak szybko wstać. Okazało się, że z dnia na dzień wszyscy wstawali coraz prędzej, bo były tak piękne wschody słońca, że warto było iść sobie na plażę i ten dzień zacząć taką indywidualną modlitwą, ale też w pięknych okolicznościach przyrody. Po juczni jest śniadanko, także nie trzeba się niczym przejmować, bo już jest naszykowane, wszystko pyszne, dobre. My mamy dzieci nastoletnie, śpiochy, także zazwyczaj baliśmy się, że oni na nic nie wstaną. No. Ale śniadania były bardzo smaczne i wszyscy zjawiali się na tym śniadaniu. Potem jest chwila dla takiego ogarnięcia się i pracy w grupach. Byliśmy podzieleni na takie grupy na po 5 małżeństw. Bardzo ciekawe zajęcia, bardzo ciekawe tematy. Także zawiązała się tam taka mała wspólnota naszych rodzin. Także poznaliśmy się jakby bliżej. Ludzie naprawdę otwarci na Pana Boga, na siebie nawzajem, także bardzo szybciutko mijał ten czas w grupach. Potem jest przygotowanie do Eucharystii, msza święta. Mieliśmy wspaniałego księdza, który po prostu ta msza nam tak mijała szybciutko i to, co się bałam, że jakieś bardzo długie klęczenie w kościele, czy coś tak, nic takiego nie było, bo naprawdę. I potem jest obiad. I po obiedzie czas wolny dla rodzin. Do samej kolacji można sobie samemu zorganizować czas, można się poznać bliżej z innymi rodzinami. Dzieci nawiązują jakieś swoje przyjaźnie. Potem jest kolacja i po kolacji były pogodne wieczorki. Wszystko w wolności, tak? Każdy mógł sobie na przykład zrezygnować z czegoś, gdyby chciał sobie znaleźć jakąś inną atrakcję, ale naprawdę ktoś rezygnował? Nie, właśnie. Każdy oczekiwał tego, że zaraz się spotkamy i coś fajnego się zadzieje. Ktoś wyjechał? Nie, nie słyszałam o żadnej takiej sytuacji. Dokładnie, bo jednak rekolekcje to jest takie przyciąganie. Także to takie proste, taki niby prosty dzień, tak, a jednocześnie wypełniony treściami. No i jeszcze jedno, co mnie intryguje. Na powakacyjnym dniu wspólnoty, o ile dobrze sobie przypominam, to mówiono, że u was była prawie 50 chyba dzieci. Co te dzieci tam robiły? Tak, było bardzo dużo dzieci. Było 21 małżeństw i 43 dzieci. W przedziale takim wiekowym najmniejsze dzieciątko miało chyba 5 tygodni. No i myślę, że najstarsze już młodzież 18 lat. Nasza córka ma 17 lat. I to takie dziewczynki w jej wieku również były. Są panie przedszkolanki, także nie trzeba się obawiać, że te dzieci nie mają żadnej opieki, bo kiedy rodzice są na różnych spotkaniach, w swoich pracach w grupie, to dzieci mają zapewnioną opiekę. Te najmniejsze dzieciątka można sobie też ze sobą wziąć. Pogoda była rewelacyjna, więc dużo się dotleniły dzieci, bo prace były w grupach na dworze. Także Pan Bóg nam bardzo sprzyjał z pogodą, bo wszystkie te dni nad morzem, wiadomo, jak jest nad naszym polskim morzem, że jest pięknie, ale też czasami bywa niefajnie, jak nie ma pogody. A tutaj pogoda była jak dzwon, że tak powiem, było naprawdę cieplutko. I dzieci miały swoje, też te starsze dzieci też nie nudziły się, bo miały swoją grupę.
i przygotowywały nam rano na przykład pantonimę zawsze. Mieliśmy na temat tego, co w danym dniu się potem działo na Eucharystii. I także myślę, że każdy znalazł swoją jakąś tam grupę wiekową i zawiązywały się przyjaźnie. I rozumiem, że dzieci zawsze z wami chodziły nad morze, na przykład wieczorem, nigdy nie szukały sobie towarzystwa. Dzieci na początku były takie troszkę nasze sceptycznie, że tak z rodzicami to może niekoniecznie by chciały cały dzień spędzić, ale na przykład na wschody słońca. Nasza córka chodziła zawsze z nami, bo naprawdę piękne wschody słońca. A potem już całą grupą z naszych rekolekcji chodziliśmy na zachody, na jakieś nocne wypady nad morze. Śpiewy były, była muzyka, były śpiewy przy gitarze. Naprawdę wspaniałe te wieczory były z naszym jeszcze księdzem Piotrem, który naprawdę umie śpiewać i grać, naprawdę. A z nim po kolei następna osoba się włączy do grania, wyciągnie instrument, który ze sobą przywiozła. Także dobrze, kochani. To ja myślę, że jeżeli ktoś miał wątpliwości, czy warto jechać na rekolekcję, to powoli zaczyna się zastanawiać, czy nie chciałby pojechać. To nie było przypadkowe, że zaprosiliśmy akurat Mariolę i Rafała, dlatego że to są osoby, które dopiero weszły do ruchu i to jest ich początek. I żeby nie było, że ktoś już jest długo, że to jakieś takie pościemniamy trochę, że to jest super. Oni sami chyba trochę byli zdziwieni, że to się tak szybko zaczęło dziać, bo ja pamiętam, to oni w maju mieli wątpliwości, czy domowy kościół to jest dla nich, a tu nagle pojechali na rekolekcję, przyjechali z rekolekcji w nocy rano, zamiast pójść spać, przyjechali na powakacyjny dzień wspólnoty do Częstochowy i nie byli tego świadomi, że jeszcze ich Pan Bóg zaprosi do tego, żeby powiedzieli świadectwo. I na pewno nie wymyśliliby, że za parę dni ktoś im powie, jedziemy do radia. Tak, także jak ktoś pomodli się do księdza Franciszka Plaknickiego, to niech uważa, bo on naprawdę... Wszystkiego się można spodziewać. Tak, potrafi cuda tam dziać. Także zachęcamy. Myślę, że wy w przyszłym roku też gdzieś pojedziecie. Tak, ja mówiłem już właśnie, że no żal było tam stamtąd odjeżdżać. Nawet żona mówi do mnie, zawsze się spieszyć, jak wracamy z urlopu, zawsze się spieszysz, a tam jakoś ci się nie spieszyło, nie? Miałeś czas na wszystko, nie? I nie spieszyło ci się do domu, nie? I to jest piękne. I kochani, powoli będziemy lądowali, ale chcielibyśmy jeszcze zaprosić wszystkich właściwie, którzy nas słuchają, na taką sesję tematyczną od studni do pałacu, przez zmagania i niepowodzenia do pełni życia. Ta sesja już 4 października, od 4 do 6 października w Domu Ruchu Światło Życie na Dobrzyńskiej. Szczegóły są na stronie domowego kościoła, każdy może sobie sprawdzić. To, na co chcielibyśmy jeszcze zaprosić, to na seminarium Odnowy Wiary, również w Domu Ruchu Światło Życie, już od 7 listopada. Przez 9 czwartków miesiąca będzie można odnawiać swoją wiarę. To wszystko w Częstochowie. Wszystko w Częstochowie, ale kolejne nie będzie w Częstochowie. Też w Częstochowie, ale kolejne już obejmie właściwie wiele miejscowości. Nie tylko w diecezji, ale w całej Polsce. 15 października jest Dzień Dziecka Utraconego. Warto również się rozejrzeć, czy gdzieś koło mnie, jeżeli jest taka potrzeba, nie jest organizowany, warto wziąć udział. A jeżeli nie dotknęło mnie bezpośrednio utrata dziecka, to wiemy, że wokół są takie osoby, warto też przyjść i po prostu z nimi być. Także dziś chcielibyśmy jeszcze modlitwą otoczyć wszystkich, którzy nas słuchają, ale też wszystkich tych, którzy ucierpieli w wyniku powodzi, którzy im pomagają. I chcielibyśmy, no właśnie przez księdza Franciszka Blachnickiego, poprosić go to o wstawiennictwo, czyli Sługo Boży, księże Franciszku Blachnicki, wstawiaj się za nami.